30 ciekawostek z gry The Walking Dead. Dokładnie tak, witam ciebie mój drogi, moja droga, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Honorek i dzisiaj mamy dla was przełom, a mianowicie wszystko zbierzemy sobie do kupy i pokażę wam 30 ciekawostek i easter eggów z gry The Walking Dead. Będzie to takie zebranie tego co mam na kanale i oczywiście innych ciekawostek i easter eggów. Także moi drodzy, pamiętajcie, że wam się bardzo spodoba, 500 łapek, będę mega wdzięczny na tym filmem, naprawdę dużo się napracowałem, także mam nadzieję, że mnie uhonorujecie, będę mega wdzięczny. Subik jak samo mile widziany, a każdy komentarz The Walking Dead dostanie serduszko, a my w końcu lecimy z materiałem, zapraszam. Pierwsza sprawa moi drodzy to dom rodziny Garcia, a w niej zdjęcie motelu. Naprawdę jest ramka, a w środku niej zdjęcie motelu z pierwszego sezonu. Kiedy także w The Walking Dead New Frontier kilka razy podejdziemy do Jesusa i klikniemy na niego, to moi drodzy odezwie się nasza znajoma sekwencja, znajome słowa, a mianowicie słowa o Randy Tudorze. Tak samo będzie, jeśli zrobimy to z Kenem w końcówce pierwszego sezonu. Jeżeli w drugim epizodzie pierwszego sezonu weźmiemy sierp, to i tak Kenny weźmie kolejnych, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale Kenny będzie miał kolejną broń, tą samą co my. W The Walking Dead 400 dni, kiedy będziemy chcieli się schować Russellem, możemy zobaczyć albo truchło Carly, albo truchło Daga. Romans z historii o Shell będzie obecny w drugim sezonie The Walking Dead, kiedy możemy zobaczyć jego ciało i jego kurtkę nad rzeką, w której doszło do ugryzienia Pita. Kiedy w pierwszym sezonie, bodajże w trzecim epizodzie, jesteśmy w sytuacji, kiedy nad sobą mamy zwisającą cysternę, wtedy moi drodzy, niewielu z was wie, pokazywałem dość na live'ach, ale nieważne, ale możemy wejść do pociągu i tam porozmawiać z Omidem, pierwszy raz porozmawiać z Omidem. W serialu Fear the Walking Dead mamy do czynienia z prawie tak samą sytuacją jak w drugim sezonie The Walking Dead, ogólnie chodzi o ugryzienie psa, ponieważ i tutaj Clementine ugryziona przez psa musiała tłumaczyć się grupie, a moi drodzy, Fear the Walking Dead również bohater musiał tłumaczyć się grupie. Jest wiele spekulacji, że Carlos tak właściwie nie może być lekarzem, skoro nie zobaczył, że to jest ugryzienie psa, nie szwendał. Fajna ciekawostka, no moim zdaniem powinniście to wiedzieć. Jeśli w The Walking Dead New Frontier w pewnym momencie nie naciśniemy odpowiedniego przycisku, to moi drodzy, Javier umrze, ale to nie będzie taka zwykła śmierć, ponieważ będziemy mogli zobaczyć i poznać, powiedzmy, reakcję innych na to, jak Javier miał rzeczywiście umrzeć, ponieważ gra pokaże nam najpierw pewną scenkę, a dopiero potem nas uśmierci. Tak naprawdę pierwszym głównym bohaterem oprócz Clementine miał być jej brat Za, on miał być zamiast Lee, ale jednak wybrano Lee. W drugim sezonie The Walking Dead, bodajże w czwartym epizodzie, kiedy razem z Jane chcemy uratować Luka i Sarę, możemy dostrzec kamper, którym kiedyś odjechała Lily. Jeżeli Lee zgodzi się na propozycję Lily, że chce z nią pojechać, ona i tak go wypchnie, ponieważ Lee powie, że on musi iść po Clementine, a wtedy Lily i tak odjedzie. Pod koniec pierwszego sezonu, kiedy przebijamy się Lee do Marsh House, możemy zobaczyć Stephanie, szwendacza Stephanie, czyli po prostu takie fajne nawiązanie do The Walking Dead 400 dni. Postać Bill została wykreowana na podstawie rzeczywistości osoby, która wygrała konkurs organizowany przez Telltale Games. Jeśli albo nie trafimy, no albo strzelimy specjalnie, tak jak ja, w Molly, w szkole w Crawford, moi drodzy, kulka przejdzie przez nią i Molly ucieknie i już nigdy więcej jej nie spotkamy. W dodatku 400 dni historii Shell widzimy dwóch szwendarzy, którzy są traktowani jak psy. Moi drodzy, jest to ochroniarz historii Vince'a oraz laska, prawdopodobnie żona tego, którego zamordował Nate. Powiedzmy, na panelu do wybierania epizodów w drugim sezonie The Walking Dead na piątym epizodzie możemy zobaczyć zdjęcie, w którym jest pokazana koszula Lee Everetta i do tej pory nie wiem, co ona miała symbolizować. W The Walking Dead New Frontier możemy spotkać gadającego szwendacza, a mianowicie już pod koniec gry. The Walking Dead ma naprawdę wiele ukrytych scen i moi drodzy, zachęcam was do obejrzenia tych odcinków, macie je wszystkie w karcie, no ale ciekawostką jest to, że naprawdę ma wiele ukrytych scen i naprawdę, jak ktoś nie widział, zobaczcie je koniecznie w karcie. W domu naszej dobrej grupy z drugiego sezonu The Walking Dead możemy zobaczyć naprawdę wiele zdjęć nawiązujących do Daka. Wiele obrazów, na przykład kaczek, które oczywiście nawiązują do naszego Daka. A w tym samym domu możemy zobaczyć logo Telltale Games na jednym z noży. Powiedzmy, w takim intrze The Walking Dead 400 dni możemy zobaczyć stację benzynową, ogólnie tą stację, wokół której praktycznie dzieje się każda akcja, a tam mamy Daka i Kennego i prawdopodobnie na tej stacji rozegrała się próba porwania Daka, ponieważ jak Kenny powiedział, ktoś chciał porwać Daka i prawdopodobnie było to na tej stacji. Jest szansa, że AJ mógł nie być dzieckiem Alvina Carvera, ponieważ Rebecca sama to przyznała stojąc przed lustrem, kiedy Clementine ją podsłuchiwała, a czy to jest, że jest ciemnoskóry, to oczywiście jest możliwe, ponieważ to jest kwestia genów. W trailerze do drugiego epizodu pierwszego sezonu The Walking Dead widzimy Bena zbrojną
bronią, a jak wiemy w grze on nie miał broni, ale moi drodzy, jest to też wycięta scena, ponieważ w tej wyciętej scenie to właśnie Ben strzelał, a reszta go słaniała i to właśnie Ben prawdopodobnie miał umrzeć wtedy, a David, czyli nasz nauczyciel, który był w zatrzasku, miał zastąpić Marka z uciętymi nogami. Dalej nie wiadomo, co mogło stać się z Kenem, kiedy wybierzemy, że Clementine ma zostać w Wellington, a Kenny ma pójść daleko. Dalej nie wiadomo, co się z nim stało. Załóżmy, że prawdopodobnie żyje. Istnieje komiks Super Dinosaur Roberta Kirkmana, o którym Doug mówi w grze. Lee tylko raz w ciągu całej gry nazwał szwendaczy zombie. To jest scena w aptece, także fajna ciekawostka moim zdaniem. Możemy zobaczyć ten sam rysunek Clementine w motelu oraz na promie Mob Jack w The Walking Dead Michonne. Blizna po ugryzieniu Clementine przez psa, moi drodzy, jest raz widziana, a raz nie widzimy ją w The Walking Dead A New Frontier w całości, ale na przykład w trailerach jej w ogóle nie widzimy, tak jakby twórcy o niej sobie zapomnieli. Także moi drodzy, dzięki za uwagę, 30 ciekawostek, mam nadzieję, że wam się podobało, naprawdę. Mówiłem to praktycznie na jednym wdechu, ponieważ miałem wszystko przed sobą i tak sobie się rozgadałem troszkę. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się podobało, czy nie, o których ciekawostkach wiedzieliście, a których nie. Moi drodzy, 5 lajków będę mega wdzięczny oraz oczywiście komentarz z tyłu, kiedy dostanie serduszko. A my co, żegnamy się dzisiaj, zapraszam was na live'a, prawdopodobnie dzisiaj 30 ciekawostek z The Walking Dead, ale fajnie było to wszystko podsumować. To oczywiście nie wszystkie. Zobaczymy, może kiedyś będzie kolejna część tego. Do zobaczenia, moi drodzy. Dzięki, że jesteście. Pamiętajcie, dla was kliknięcie, dla mnie mega dużo. A teraz muszę się napić wody. Na razie.